pasar por ver contigo, madre. Serdecznie gratuluję. Dziękuję. Cieszę się, że wszystko się udało. Jesteśmy dumni z pani. Moje początki żeglarstwa są związane z kursem na żeglarza jachtowego na jeziorze w Wielkopolsce. Zdobywając doświadczenie na morzu, prowadząc rejsy, biorąc w nich udział, zostałam w wieku 19 lat kapitanem jachtowym. Następnie prowadziłam rejsy, szkoliłam żeglarzy, brałam udział w coraz to śmielszych projektach. Również w kobiecych regatach dookoła świata, by w roku 2008, w wieku 22 lat, wypłynąć w samotny rejs dookoła Ziemi. Pomysł rejsu dookoła świata był kontynuacją poprzedniego projektu, czyli kobiecych regat dookoła świata. Po tym rejsie miałam wciąż kontakt z organizatorem tego przedsięwzięcia, panem kapitanem Andrzejem Armińskim. Z kolejnych narad wychodziły coraz to nowe pomysły. W tamtym projekcie brały udział dwa jachty, na każdym z nich po dwie dziewczyny. Kolejny projekt miał być inny, tą samą trasą, tym razem już samotnie dookoła świata. Rejs rozpoczął się z Puerto La Cruz w Wenezueli ze względu na to, że został tam postawiony jacht po poprzednich regatach dookoła świata na okres cyklonów. Rozpoczęłam w Puerto La Cruz, by dopłynąć do Panamy, stamtąd już po Pacyfiku, przez wyspy Galapagos, Polinezję Francuską, północne Wawału w Królestwie Tonga. Dalej w oceanie odwiedziłam wysp Vanuatu, Port Vila, by dopłynąć do Australii. Stamtąd trasa przebiegała po Oceanie Indyjskim, przez Cocos Keeling, Mauritius, by dopłynąć do Republiki Południowej Afryki. Na Atlantyku, czyli za przylądkiem Dobrej Nadziei, odwiedziłam Świętą Helenę, by dopłynąć do Brazylii. Z Brazylii ostatni odcinek rejsu prowadził do Wenezueli, by zakończyć rejs tam, gdzie go rozpoczęłam, czyli w Puerto La Cruz. Jacht, którym płynęłam, Mantra Ania, został wybudowany i zaprojektowany w Polsce przez pana Andrzeja Armińskiego w jego stoczni w Szczecinie. Ma 28 stóp, czyli 8,5 metra, ponad 40 metrów kwadratowych żagla, co jest sporą powierzchnią dla małego jachtu. Na okazję podróży oceanicznej został wyposażony w bardzo duże zbiorniki, zarówno wody jak paliwa. Rejs przebiegał bez asekuracji i wcale jacht nie był specjalnie zmieniony konstrukcyjnie czy wyposażony. W razie wypadku miałam oczywiście telefon satelitarny, ale trzeba o tym wiedzieć, że na środku oceanu ta pomoc wcale szybko nie przychodzi.
na roczny rejs dookoła świata zabiera się trochę zapasowego sprzętu. Na przykład GPS jest oczywiście jednym z podstawowych środków określania pozycji na oceanie. Oprócz stacjonarnego GPS-u, który można założyć, że się któregoś dnia zepsuje, miałam jeszcze zapasowy, taki podłączany na port USB do laptopa i jeszcze jeden na baterię, który mógłby też posłużyć do ewakuacji z jachtu. Dziennik jachtowy służy archiwizacji przebiegu podróży. Zapisuję tutaj codziennie daty, godziny, trasę, kurs kompasowy, odległość do waypointu, warunki meteorologiczne oraz w portach naprawy, awarie, wszystkie zmiany, dostosowania. To jest fragment dziennika z południowego Atlantyku, żegluga z Afryki przez Santa Helenę do Brazylii i codziennie jest informacji takich co godzinę o dacie, o czasie według GMT, kursie, którym się właśnie przemieszczam, prędkości rzeczywistej, kierunek i siła wiatru, długość i szerokość geograficzna, odległość do waypointa. Ważne zdarzenia, takie jak złapanie na przykład ryby, również znajdują się w dzienniku jachtowym. Postawienie, zrzucenie żagli, włączenie silnika, ładowanie, kolejne awarie i niespodzianki. I tu już jest ostatni dzień żeglugi, czyli 20 kwietnia. O 20 zaparkowałam w Marinie Internacionale w Puerto La Cruz. Ciężko jest powiedzieć cokolwiek o rytmie dnia, jako że każdy jest zupełnie inny. Można powiedzieć, że to był wręcz brak rytmu. Dzień na jachcie jest dosyć długim dniem. Śpi się niespełna 5-6 godzin i jeszcze w bardzo krótkich przerwach. Po 15-20 minut potem trzeba wyjść i rozejrzeć się, czy coś nie płynie w moją stronę. Każdy dzień był inny. Pamiętam każdy wschód i zachód słońca, wszystkie wyjątkowe momenty, delfiny, zbliżanie się do lądu. Chyba każdy statek, który mnie mijał w bardzo bliskich odległościach. Głównym zajęciem jest dbanie jednak o jacht i jego sprawność techniczną. Każdy dzień był podyktowany dokładnie zastaną sytuacją, warunkami, tym, że się akurat zerwała wanta, czy akurat był silnik do naprawienia. Trzeba było sprawdzić, czego jest to wina, czy olej, czy jakieś inne elementy zawiodły. Pojemność oleju w tym silniku nie przekracza 1,5 litra. Trzeba go zmieniać mniej więcej co 150 godzin. I wówczas już nie zostaje 1,5 litra, tylko jakieś 1,2 litra. To był pierwszy raz, kiedy sama płynęłam, kiedy nie można było niczego polecić drugiej osobie. Nie sprawiało mi to dużego problemu. Sama sobie z tym potrafiłam poradzić. Wkrótce bardzo dobrych rozwiązań się nauczyłam, tak by ominąć trudne chwile.
radziłam sobie w ten sposób, że miałam wcześniej załadowane ich budowę, konstrukcję i wszystkie katalogi części w formie PDF-ów na laptopa, więc przed rozłożeniem dokładnie wiedziałam, co zastanę w środku. Taki pasek przez swoje życie ściera się na czarny proszek. I jeśli łożyska, czyli te miejsca, w których on pracuje, są ustawione w odpowiedniej linii, to jego żywotność przekracza nawet pół roku. Silnik sobie mieszka w szafie, więc dostęp jest utrudniony. Żeby się dostać pod spód, trzeba zdemontować połowę boazerii jachtu. Zbuduję pompę wody słonej, aby dociągnąć jeszcze jej pasek, żeby wyregulować jej naciąg na pasku. Trzeba to troszeczkę rozepchnąć. Widać, że naciąg paska się zmienił na korzystniejszy. Ale teraz jest bardzo fajnie. Będzie trudka. Fizyczne obciążenie, z jakim się łączy samotna żegluga i praca przy jachcie, nie jest bardzo małe, ale jako absolwentka WF-u jakoś sobie z tym potrafiłam poradzić. Nie bez znaczenia jest też wyczerpanie organizmu krótkim snem, czy wręcz brakiem snu. Służy do niewypadania z łóżka, jak przechyla, więc trzeba ją przykręcić. Trzyma się. Gotowanie jest całkiem istotną czynnością. Mimo że w tropikach nie ma się aż takiego apetytu, to trzeba jakieś jedzenie przygotować. Oprócz krakersów, dżemów i jedzenia z puszek miałam też liofilizaty i zupki chińskie, takie, które wystarczy zalać wrzątkiem. Bo na takim rejsie to się je raz dziennie, od rana do wieczora. Urozmaiceniem diety były potrawy mączne, takie jak racuchy czy pizza. Ciasto wałkowałam w puszku od Coca-Coli. Czasami też łowiłam ryby od Australii właściwie. Tam kupiłam pierwsze haczyki i od tego czasu złowiłam kilkanaście ryb na Oceanie Indyjskim i Atlantyku. Czas oszczędza się wodę słodką, czyli zmywa się właściwie na suchą gąbką, a później tylko szybciutko płucze. Ten kran to jest woda zaburtowa, czyli słona pod ciśnieniem. Ta jest woda ze zbiorników, słodka, też pod ciśnieniem, a ta jest manualny kran, trzeba deptać. W czasie rejsu przeczytałam wiele książek, myślę, że około 40. Część z nich zalegała mi od dłuższego czasu przy łóżku, zbierałam je, żeby przeczytać w wolnej chwili. Oprócz tego na świecie istnieją wymienialnie książek, także można zamienić się na zupełnie nowe książki, których historia jest pisana na okładce.
184 dni samotnej żeglugi może się wydawać długo, że taka samotność być może jest obciążająca czy męcząca. Dla mnie akurat nie była. Morze, ocean, otwarta przestrzeń jest miejscem, gdzie zapomina się o lądzie i bynajmniej się nie tęskni. Więc taka wolność, otwartość przestrzeni, warunki naturalne i przyroda właściwie, która jest wyznacznikiem mojego rytmu dnia i tempa podróży, była najważniejsza. Ale też w porcie po dłuższym postoju zaczynałam tęsknić za wodą. Po realizacji tak dużego projektu jestem przekonana, że warto walczyć o każde marzenie. Jedyne, co nas ogranicza, to nasza wyobraźnia. Nie ma co komu zazdrościć, nie ma co marzyć, tylko trzeba planować i konsekwentnie pracować, by tego dokonać, by dojść do miejsca, które sobie wymyśliliśmy. Odnośnie samotności, myślę, że warto jest spędzić sporo czasu samemu ze sobą, by bardziej doceniać kontakty z ludźmi, by móc się cieszyć tym, że są wokół ciebie. Samotna żegluga, myślę, że nie jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich żeglarzy. Jest z pewnością ciekawym zjawiskiem i rzeczą, której warto spróbować. A pływanie po oceanach, być może lepiej spływać załogą, jest łatwiej, niektórym przyjemniej. Dla mnie było to zupełnie komfortowe. Mogłam robić dokładnie to, co chciałam i nie konsultować tego z nikim. Po zakończeniu rejsu oczywiście trzeba trochę odpocząć, a dalej chciałabym przygotować następny duży projekt i znowu wpłynąć w długi rejs, tak by po powrocie mieć o czym opowiadać.